Amerykana, dźwignia, którą można zrobić też z pozycji bocznej, dobrze wychodzi z dosiadu. Chcę zaangażować jak największą siłę przeciwko jak najmniejszej sile przeciwnika. W tym wypadku dwie ręce albo nawet dwie ręce i głowę przeciwko jednej kończynie przeciwnika. Jeżeli Przemek będzie bardzo mocno blokował, to ręką na rękę będzie trudno. Ale jeżeli teraz jeszcze dołożę tutaj ciało, to uda mi się przybić jego rękę do maty. Jeżeli to jest jego prawa ręka, to moja prawa trzyma za nadgarstek, prawy łokieć opieram przy głowie i tutaj na tyle blisko jego barku, żeby Przemek z powrotem nie włożył mi głowy tu przed moją ręką. Oparłem sobie tu i teraz wchodzę sobie palcami drugiej ręki, chwytam się za nadgarstek. Tutaj ramię jest dosyć mobilne, dlatego tutaj dźwignia się nie uda. Żeby ją wykończyć, zsuwam się, mogę zrobić właśnie ten dosiad, gdzie podhaczam stopy, ale najważniejsze, żeby się zsunąć do drana. I teraz maluję jego ręką po macie, żeby zbliżyć jego łokieć jak najbliżej żeber i dopiero teraz podnoszę łokieć do góry, a nadgarstek zostaje na macie. Oburącz spycham rękę przeciwnika, przybijając ją do maty, stawiam łokieć na ziemi, puszczam jedną rękę i teraz pod ramieniem łapię za swój nadgarstek. Suwam się i najpierw ściągam rękę przeciwnika nisko, a dopiero potem zostawiam nadgarstek na ziemi, a łokieć unoszę do góry i wykańczam tym sposobem Amerykanów.